Powiedzmy, że urządzasz przyjęcie. A jak wiemy, na przyjęciu muszą być fajne rzeczy. Ty chciałbyś mieć takie małpki. Masz teraz 10 małpek. Sprawdźmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 małpek. Ale chciałbyś, żeby było razem 18 małpek. Ile małpek jeszcze potrzebujesz, aby mieć razem 18 małpek? Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i odpowiedzi na to pytanie. Pamiętaj, chcesz mieć 18 małpek. Co my wiemy o liczbie 18? Zapiszę ją pod spodem. 18. 18. Specjalnie piszę dwie cyfry różnymi kolorami. Zaraz nam się to przyda. Jeśli oglądałeś moje poprzednie filmy, to pewnie już wiesz, że każda cyfra ma swoje miejsce w liczbie. Jedynka stoi na miejscu dziesiątek. Tu mamy dziesiątki. Dziesiątki. Tu mamy dziesiątki. Ósemka stoi na miejscu jedności. Są jedności. W porządku. To zapiszmy to, co powiedziałam. Mamy jedną dziesiątkę. Jedna dziesiątka. Dziesiątka. Dodać 8 jedności. 8 jedności. W porządku, a zapiszmy to jeszcze liczbami. Jedna dziesiątka. Jeżeli miałabym zapisać liczbą, to co powinnam napisać? Po prostu 10, prawda? A 8 jedności, jeśli miałabym zapisać liczbą, to będzie po prostu 8, prawda? W takim razie ile nam brakuje małpek do 18? Mamy już 10, czyli mamy to. Teraz wiemy, że do 18 brakuje nam jeszcze 8 małpek. Możemy to sprawdzić jeszcze wizualnie. Dodam tutaj te małpki. Mamy 10. Będę dodawać, wklejać po kolei po dwie małpki. Dwie małpki. Kolejne dwie małpki. Cztery małpki razem. Kolejne dwie małpki. Razem 6. I jeszcze dwie, czyli razem 8. Sprawdźmy, czy nam się teraz zgadza. Na początku mieliśmy 10 małpek, czyli tyle. Tutaj to były te małpki, które mieliśmy na początku. Sprawdźmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli tutaj mieliśmy 10 małpek. Potem dorzuciliśmy 8. Sprawdźmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 8 małpek, czyli tutaj mamy 8 małpek. Zaznaczę. 8 małpek. Czyli 10 dodać 8 daje nam w wyniku 18. 18, czyli mamy tyle małpek, ile chciałeś mieć na swoich urodzinach. Pamiętaj, 18 to inaczej 10 dodać 8.